Dzień dobry. Dziś wyjątkowo taka sceneria, ale jak wiadomo, każde miejsce i każdy moment to idealny moment, aby porozmawiać o Ring of Honor. Państwo szanowni, zacznijmy od informacji na temat Ethana Page'a. Nieraz słyszeliśmy jego zapowiedzi, że zamierza zdobyć pas ROH TV Champion, a tymczasem. No cóż, ostatni raz go widzieliśmy w akcji 10 lutego, no i chyba w najbliższym czasie już go nie zobaczymy, bowiem jak podają zagraniczne portale wrestlingowe, Ethan Page zniknął z rosteru AEW w ROH, tak jak mówiłem, też już od ponad 2 miesięcy chłopa brak, a jest to związane z tym, że zawodnik w końcu żegna się z AEW. No, delikatnie mi szkoda, bo no, prezentował się nieźle, ale też nie mam do niego jakichś tam wielkich pretensji. No, sami widzimy, jak to z tempem i jakością bookingu czasem bywa. Czas przejść do rzeczy. Wyjątkowy epizod, bo oto w tym odcinku jesteśmy w Jacksonville, Florida, i dzisiejszy epizod nagrywany był w takiej oto otwartej scenerii, no jak na festynie normalnie. Zaczynamy od pojedynku, który został nam zapowiedziany tydzień temu, czyli The Outrunners kontra The Infantry, czyli zobaczymy, kto bardziej przechyli szale na swoją korzyść z wykonywaniem The Bootcamp. Jak widzicie Państwo, szanowni, ekipa The Outrunners miała również towarzyszkę, szanowna pani Laser Linda, tak więc kolejny punkt kopiowania od The Infantry, że no, również i oni mają towarzyszkę płci pięknej. No i dlatego też jeszcze przed gongiem zaczęło się od tego, że Trish Adora powali clotheslinem pannę Lindę. Panowie też oczywiście przystąpili do akcji, a tak naprawdę dopiero po minucie pojedynek oficjalnie się rozpoczął. Dean i Bravo wspólnymi siłami spokojnie sobie przeważali najpierw nad jednym, potem nad drugim oponentem. Carly Bravo trafił na pojedynkowanie się z dwoma przeciwnikami naraz, no i tutaj okazał się być bezradny, tak więc dominacja The Outrunners, no ale też no, poza double elbow drop trudno mi tutaj coś szczególnego wyróżnić. Oczywiście hot tag, Sean Dean obijał obu oponentów, tam był m.in. jumping kick w plecy dla Magnuma i DDT dla Turbo Floyda. Cała czwórka się zrobiła aktywna, dla Seana Deana się tutaj już szykował The Bootcamp, ale ten w odpowiedniej chwili on się odsunął, przez co Magnum trafił swego partnera, no i dalej The Infantry z kolei pomyślnie wykonali swój ten oryginalny, powiedzmy, The Bootcamp. No i mamy raz, dwa, trzy zwycięski bootcamp po stronie The Infantry. Prawie 9 minut to potrwało i no tak, po hot tagu to wyglądało rzeczywiście ok, ale poza tym fragmentem to no to było takie zwykłe starcie tag teamowe, które widywaliśmy dziesiątki, setki razy. Nie było źle, ale po prostu było. Nyla Rose w akcji, jej przeciwniczką była Cameron Branae. No cóż, niecałe 1,5 minuty, więc trudno oczekiwać wiele. Pani Jobberka zaskoczyła Nailą atakiem od tyłu, ale na dłuższą metę nic jej to nie dało. Beast Bomb załatwił sprawę, a Naila dopisuje sobie +1 do zwycięstw. Naila Rose, Państwo szanowni, stoczyła już w sumie 11 walk w ringu ROH. No i tak, jedna walka z Afiną w tym tables meczu w lutym, a tak calutka reszta to są squashe, no ewentualnie squashe przez mniejsze S, takie maksymalnie 3-minutowe. No ciekawe, co sama Naila o tym myśli, czy próbowała zagadać do Tonego Khana. A oto przed nami teraz, szanowni panowie, Cool Hand Hank oraz Daddy Magic, no czy też Angelo Parker i Matt Menard, jak kto woli. Ten pierwszy mówił o tym, iż myślał poważnie nad zakończeniem kariery w ringu, ale potem się dowiedział, że zostanie ojcem, no a to daje niezłego kopa do działania. No i panowie mówili o swoich obecnych priorytetach, a są to The Undisputed Kingdom i trzymane przez nich pasy ROH World Tag Team Champions. Wspomnieni zostali mistrzowie, tak więc oto ich teraz mamy w akcji. The Undisputed Kingdom kontra ekipa The Crown, w skład którego wchodzą Leonis i Maximus. Oczywiście na zasadach Proving Ground Match. No i niemalże od razu panowie mistrzowie zdobyli kontrolę nad Leonisem. Trwało to chwilę. Oczywiście nastąpił hot tag i Maximus wkroczył do akcji. No, chwilkę poatakował. Zobaczyliśmy m.in. chokeslam, ale zaraz dostał kopniaka z lin od Tavena. No i chwilę potem zobaczyliśmy już finisher mistrzów, czyli oczywiście Hail Mary. No i to by było na tyle. Lekko ponad 4 minuty, nic do wyróżnienia, generalnie do zapomnienia.
Lecimy teraz za kulisy. Tam J.D. Drake mówił o tym, jaki zagubiony czuje się w ostatnich miesiącach. I to zarówno w ringu, jak i w życiu prywatnym. A nawiązywał tutaj do tego, że w lutym zmarł jego dziadek. No i to właśnie ten dziadek nauczył go, że kiedy jest ciężko, to można albo zrezygnować, albo zawiązać buty i wziąć się do roboty. A z racji urazu Antonego Henry'ego The Work Horseman jest na razie w zawieszeniu, ale czas już, więc by on sam, czyli J.D. Drake, stał się Workhorse Man przez A na końcu. A teraz dość ciekawa sytuacja, bo oto w akcji jeden z ekipy Mogul Embassy, to Aliona. Dość ciekawe dlatego, że to first time ever, żebyśmy widzieli go w singles meczu w ROH. Oto przeciwnik pana Aliony, Jimmy Wild. No i Jimmy wyglądał na przerażonego, że przychodzi mu pojedynkować się z takim oponentem. No i to Aliona od razu tutaj zdominował rywala. Zobaczyliśmy m.in. belly to belly suplex. Jimmy'emu tam udało się nawet coś wykonać. Enzigiri i dropkick, ale sekundę później dostał superkick i cała ta jego ofensywa poszła w las. To Aliona z atakiem z szarży tutaj łatwo, lekko i przyjemnie pokonał rywala przez pinfall. No i kropka. A teraz jeszcze więcej chłopa w ringu. Ekipa The Dark Order, czyli oczywiście Evil Uno, John Silver i Alex Reynolds, a po drugiej stronie Adam Priest, Zicky Dice i Sean Maluta. Silver od razu pokazywał nam, kto tutaj rządzi. Dark Order wykonało jednemu z oponentów potrójny dropkick między innymi. Potem ten drugi team, dzięki nieczystym zagrywkom, no oni zdobyli kontrolę nad Evilim Uno. Tutaj każdy z tej trójki zawodników no, coś tam od siebie pokazał, ale oczywiście w końcu Uno po neckbreakerze z asystą sędziego tutaj dokonał tej upragnionej zmiany. Wielkie zamieszanie, każdy każdego eliminuje, aż w końcu panowie Evil, John i Alex po tej wspólnej swojej akcji odliczają jednego z oponentów do trzech. Nieźle z perspektywy tego, co w ogóle w tym odcinku do tej pory mamy. No ale to po prostu zobaczyliśmy i można o tym zapomnieć już. John Cruz kontra Aaron Solo, a przypomnę, że tydzień temu Aaron Solo zapowiedział nam w zakulisowym promo, tam w rozmowie z Johnem TV, że wygra swoją najbliższą walkę, żeby udowodnić, że on również jest TV ready. No więc tak, Solo natychmiastowo rzucił się do ataku i sprowadził oponenta do narożnika. Zobaczyliśmy w jego wykonaniu suplex, a potem z kolei już u Cruza widzieliśmy Hurricane Runę i Powerslam. John zdecydował się na skok z narożnika, ale Aaron Solo w odpowiedniej chwili się odsunął. Aaron następnie wymierzył German suplex, spinning kick, no i to tyle. Aaron Solo już teraz wygrywa. Ależ to był przykład zmarnowanego potencjału. Ledwo półtorej minuty, a panowie, tak mi się wydaje, w podobnym stylu walczą w ringu i spokojnie mogliby dostać tych minut tak z 7 i uważam, że mogliby zrobić takie naprawdę fajne starcie. No cóż, jakby nie patrzeć, Solo obiecywał zwycięstwo i słowa dotrzymał. Po serii 5 porażek w tym roku notuje swoje pierwsze zwycięstwo, zwycięstwo z gościem, którego streak w tym roku tylko to obecnie 0-9. No, rzeczywiście niezły sukces. No ale może potem wkrótce przyjdzie czas na poważniejsze nazwiska. Albo na całą serię squashy, jak Nyla Rose czy The Righteous. Jesteśmy już przy walce wieczoru. Dzisiaj na koniec mamy płeć piękną Queen Aminata kontra Robin Renegade. I tutaj panie na początku pobawiły się w technikę. Enzigiri i Langblauer w wykonaniu panny Robin. A do tego między linami nadziała stąpem rywalkę w tył głowy. Królowa złapała drugi oddech, wykonując m.in. Shining Wizard oraz Running Kick przy linach. A my w tym czasie widzimy, że Billy Starks oraz Afina się na zapleczu temu starciu przyglądają, no i sobie również razem z nami patrzyły, jak to Robin próbowała zaskoczyć królową próbą pinu. No to się nie udało, ale za to udało się z shotgun dropkick, co dało two count. Dalej twisting speculi driver również na pinfall dla panny Renegade nie wystarczył. Robin atakowała punchami, ale Aminata kopniakami ją odepchnęła, przyszykowała ją sobie na German suplex, który naturalnie zobaczyliśmy. Szarża z kopniakiem w narożniku, no i na sam koniec Air Raid Crush. Raz, dwa, trzy, Queen Aminata z wygraną.
Lekko ponad 5 minut to potrwało, ta ostatnia walka, no i no można powiedzieć, że panie wyciągnęło z tego tyle, ile się dało, bo ta walka to była druga najdłuższa walka tego epizodu. No w ogóle, no 7 walk upchnęli w 50-minutowy odcinek, takim się dzisiaj śpieszyło. No plus do tego taki jakby, jak to powiedziałem, festynowy klimat tej otwartej przestrzeni i generalnie wyszła nam taka seria walk, seria pokazówek, więc... Chyba ciężko więc o czymś tu mówić szerzej. No może tak, no Aaron Solo zrobił krok w przód w programie z Johnem TV. Aminata, powiedzmy, że lekkie podpromowanie przed potyczką z paniami mistrzyniami. No i The Undisputed Kingdom tak samo, jeżeli czeka ich faktycznie spotkanie z Cool Hand Eng oraz Daddy Magic. A, no i w openerze ten oryginalny debut camp zwyciężył. No to powiedzmy, że coś z tego wyciągnęliśmy. No i tyle. ROH zaliczone, akcja w ringu przeleciała, to cieszmy się resztą majówki, a mając nadzieję, że następne tygodnie dadzą nam więcej konkretów. A jeżeli wśród widzów mamy maturzystów, to życzę powodzenia. A po maturze oglądajcie Ring of Honor.